nie pokażą w telewizji. Nie ma na to wizji ani misji. W sobotę 30 października o godzinie 15 w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie, nadawaną na żywo rozmowę widzów NTW z przywódcą Unii Pracy Ryszardem Bugajem prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Witam Państwa. Witam Państwa, witam Pana Ryszarda Bugaja w A Teraz Konkretnie, programie nadawanym na żywo, gdzie możecie Państwo dzwonić. Witam Jarka Kreta. Jak Państwo widzicie, serce nie sługa. Jarek już wyzdrowiał i już jest z nami. Będzie zadawał Państwa imieniu pytania i odbierał telefony. Ryszard Bugaj. Ja nie spałem z Ryszardem Bugajem na Styropianie. Spotkaliśmy się po raz pierwszy. A poznałem go kilkanaście lat temu. Był to rok 81. Wielu oglądało telewizję, jedyną, publiczną. I był taki program w styczniu roku 81 o wolnych sobotach. Pamiętam, że był tam Zbigniew Bujak, byli tam przedstawiciele regionu Mazowsze. Szło o wolne soboty. I tam właśnie pojawiła się ta brodata, wspaniała, mowna, jak ją sobie nazwałem, gęba za lud krzycząca. Ten ekonomista, doktor, człowiek z uniwersytetu, który uzasadniał, że ludzie pracy mają prawo do odpoczynku, że mają prawo do płacy. Ryszard Bugaj przez cały czas był pracownikiem naukowym, przez cały czas był związany z Solidarnością, był związany z pierwszym parlamentem. W okresie drugiego parlamentu został przywódcą w rezultacie partii, która wyłoniła się z OKP, nazwała się ostatecznie Unią Pracy. I jest dzisiaj z nami ten człowiek, który ze swoimi ludźmi wszedł do parlamentu całkowicie lewicowego. Ten człowiek, który w roku 81 podpisał taki dodatek do programu Solidarności. Przeczytam z niego jedno zdanie na początek. Z naciskiem podkreślić jednak chcemy, że nie występujemy przeciw socjalistycznym zasadom ustrojowym, lecz przeciw tym elementom systemu, które są ich zaprzeczeniem. Ten dodatek podpisali wówczas Ryszard Bugaj, Zbigniew Janas, Wincenty Kazuńczuk, Andrzej Krajewski i Waldemar Kuczyński. Rozeszły się bardzo ich drogi. Panie Ryszardzie, czy pan może się jeszcze dzisiaj podpisać pod tym sformułowaniem? Wie pan, to jest pytanie, co rozumiemy przez te słowa i wtedy był ten problem. My żeśmy troszeczkę to traktowali w taki sposób, uważaliśmy, że w Polsce jest komunizm. Socjalizm to było troszkę coś innego, to było troszkę to, o co wojowaliśmy na uniwersytecie mniej więcej od końca lat 1965-1964 roku. To jest kwestia tego, co mówili Kuroń, co mówił Modzelewski, gdzie był to pomysł na daleko idącą reformę, gdzie wzorce były na Zachodzie, gdzie była jakaś inspiracja socjaldemokratyczna. Ale oczywiście ten tekst, on miał także swój, jeśli mogę powiedzieć tak, no, walor kamuflażu, nie ma co ukrywać. 20-79-11, 20-57-53, pod tymi telefonami czekamy na Państwa głosy, czeka na nie Pan Ryszard Bugaj. Chciałem zapytać, o co naprawdę walczyliśmy? Czy walczyliśmy o inny ustrój ekonomiczny, czy o wolność polityczną? Czy inaczej mówiąc, naszym brzuchom zdobycie wolności politycznej w roku 89 się opłaciło, czy też nie? Iwan, ja myślę, że będzie nam się to na pewno opłaciło, ale niekoniecznie to już się opłaci w tym okresie, w jakim to się zdarzyło. Ja nie wierzę, by będąc krajem europejskim można było osiągnąć sukces ekonomiczny i to sukces nie tylko dla wąskiej grupy, ale sukces dla dużej części społeczeństwa bez demokracji politycznej. To jest moim zdaniem poza wyborem. To różnie bywa w różnych krajach, trzeba powiedzieć. Sukces ekonomiczny, który osiągnęła na przykład, ja wiem, Korea Południowa, to był sukces, który był osiągany najpierw w warunkach dyktatury. Potem dopiero następowała demokratyzacja i także przychodził czas konsumpcji tego sukcesu. Ale moim zdaniem w Europie jest inaczej. Czy to by znaczyło, że należałoby jednak zaostrzyć sposób sprawowania władzy i może nieco odejść od rozpasanej demokracji? Ja nie sądzę, by polska demokracja była jakoś specjalnie rozpasana. Niezależnie od tego, czy spojrzymy na przeszłość Polski, na okres międzywojenny, jedyny okres, krótki zresztą, bo przecież od 30 roku właściwie demokracja w Polsce się skończyła, ta przerwa jest większa niż przyjście komunistów.
Czy spojrzymy na doświadczenia różnych innych krajów europejskich, to jak powiadam, nie sądzę, by nasza demokracja była rozpasana, a w szczególności nie sądzę, by obywatele z niej bez umiaru korzystali. Ryszard Bugaj jako uczony zajmował się w swoim doktoracie historią gospodarczą tak zwanej PRL-i. Chciałem pana zapytać, czy ekonomiczna niewydolność tego tak zwanego realnego socjalizmu wynikała z niemożności planowania gospodarki socjalistycznej, czy też wyłącznie z uzależnienia od potężnego sąsiada? Wie pan, na pewno obydwa objaśnienia muszą być wzięte pod uwagę. To jest kwestia i ta, i ta. W moim przeświadczeniu po 1956 roku oczywiście czynnik wewnętrzny miał znaczenie dominujące i ten system komunistyczny w tamtym kształcie on nie dawał szansy na sprawny system ekonomiczny, przy czym czynnik polityczny był także elementem bardzo ważnym, składowym. On powiedział tak, gospodarka komunistyczna rozumiana jako gospodarka nakazowa, gdyby jednocześnie spróbowano ją skojarzyć z demokratycznym mechanizmem, ona by była troszkę lepsza, ale z pewnością ona dalej nie byłaby gospodarką tak sprawną, jak jest gospodarka rynkowa. Wrócimy do wątków politycznych. Dodzwonił się do nas pierwszy telewidz. Witamy pana czy panią. Panie przewodniczący, mam do pana pytanie jako pan przywódca Unii Pracy. Jaka była główna przyczyna, że Unia wycofała się z obecnej koalicji? To jest jedno pytanie. Drugie pytanie mam do pana. Jak Unia Pracy jako pan przywódca ustosunkowuje się do rent i emerytur żołnierzy i policjantów mundurowych? Dziękuję. My żeśmy się nie wycofali, my żeśmy po prostu po sprawdzeniu nie zdecydowali się na podpisanie tej umowy koalicyjnej. Sprawdzaliśmy to dość pracochłonnie. Zdecydowały, jak sądzę, kilka okoliczności. Pierwsza okoliczność jest związana z pewnym nieporozumieniem w konkretnych sprawach gospodarczych, w szczególności jeśli chodzi o tak zwany program powszechnej prywatyzacji. My tu poczyniliśmy daleko idące ustępstwa, godząc się na zrobienie dużego programu pilotażowego i mówiąc, że jeżeli on przyniesie sukces, to pójdziemy dalej, proszę bardzo, ale nie skaczmy od razu. To była pierwsza sprawa. Druga sprawa, no to było jak gdyby pytanie o kompozycję polityczną tego rządu. Chcieliśmy tam pewnego przepisu, który mówił, że ludzie, którzy bądź to są skompromitowani, bądź to uwikłani w pewne sprawy, że oni nie wypłyną w tym rządzie, w administracji rządowej. Na to zgody nie było naszych partnerów i wydaje mi się, że no widać, że wypływają. Trochę przynajmniej. Trzecia sprawa była, no dotyczyła jak gdyby suwerenności tego przyszłego rządu, którego mieliśmy się stać składnikiem także nad tym, co się nazywa tymi resortami belwederskimi. Tam było porozumienie zawarte, potem nasi partnerzy z tego porozumienia się wycofali. Nie wiem, czy po jakichś rozmowach z Belwederem, czy bez, ale się wycofali. I parę jeszcze innych rzeczy oczywiście. Jeden element chciałem do tego dodać. My byśmy mimo wszystko do tej koalicji rządowej się wpisali, gdyby nasza obecność tam warunkowała powstanie rządu, bo byśmy mieli tę świadomość, że rząd musi powstać. Natomiast, ponieważ on i tak może powstać, ponieważ nasza rola tam byłaby i tak, powiedziałbym, rolą czynnika dodatkowego tylko, no to uznaliśmy, że takiego jak gdyby imperatywu nie ma. Chodzi o te emerytury policyjne. Ja rozumiem, że tu prawdopodobnie widzowi chodzi o ten cały spór związany kiedyś z projektem senackim, który pozbawiał tych emerytur tą grupę ludzi, która kiedyś pracowała w milicji, w służbie bezpieczeństwa, etc. Otóż my jesteśmy za tym, żeby odpowiedzialność, no niestety, była adresowa. To może nie zawsze jest najsprawiedliwsze, bo ciężko tej sprawiedliwości dojść. Ale nie chcemy odpowiedzialności zbiorowej, dlatego uważamy, że oczywiście na przykład trzeba usunąć upływ terminu przedawnienia i dociekania dotyczące przestępstw tych ludzi powinny być prowadzone i dziś. Ale takie rozwiązania jak emerytura to nie jest sposób załatwiania porachunków historycznych. Chciałem zapytać, czy wierzy pan w pojęcie gospodarki planowej? Czy ta sprawa przy konstrukcji obecnego rządu, jakby nie było socjalistycznego czy socjalizującego, w ogóle była rozważana? Nie, ona nie była rozważana, wie pan, dlatego że pojęcie gospodarki planowej, ono niestety się zrosło w całości z gospodarką komunistyczną, gospodarką pozbawioną rynku, gospodarką dyrygowaną i nakazową. I w tym sensie oczywiście taka gospodarka planowa nie istnieje
już w Polsce z pewnością, poza Koreą i Kubą, ona nie istnieje w zasadzie chyba nigdzie i tutaj nie ma mowy do powracania do tego. Natomiast pytanie, spór toczy się o to, jakie są granice interwencji rządu w proces gospodarczy, na ile rynek chcemy potraktować jako całkowicie omnipotentny mechanizm. I to jest oczywiście realna sprawa i ja uważam, że taka gospodarka jak Polska, gospodarka względnie zacofana, ona nie wydobędzie się z zacofania, jeżeli państwo nie będzie mieć silnej pozycji, jeżeli nie uznając jak gdyby autonomię rynku, będzie jednak próbowało podejmować pewne działania świadome. Kolejny telefon, oddajemy głos telewidzom. Dzień dobry, ja mam takie pytanie do pana Bugaja. Dlaczego pan Bugaj tak strasznie nienawidzi Unii Demokratycznej? Na każdym kroku jej dogaduje i w ogóle nieprzyjemnie się zachowuje. Muszę powiedzieć, że kiedyś miałam bardzo dobre zdanie o panu, a teraz bardzo się zawiodłam na panu. Ja myślę, że to nieprawda, co pani powiedziała, że to może jest refleks jakiejś jednej pojedynczej wypowiedzi. Mamy w Unii Demokratycznej masę przyjaciół osobistych, razem żeśmy robili wiele rzeczy, powiedziałbym może paradoksalnie, ale jeśli chodzi o osobistych przyjaciół, to więcej ich mam w Unii Demokratycznej niż w Unii Pracy. Natomiast oczywiście w paru sprawach się nie zgadzamy i to dość poważnie. Poza tym no jest problem ewolucji Unii Demokratycznej. Unia Demokratyczna była w trochę innym miejscu, dzisiaj ewoluuje w sensie społecznym w prawą stronę sceny politycznej. Jak wiadomo, spory tam trwają i to jest kłopot. 20 79 11, 20 57 53. Możecie państwo dzwonić, możecie też pisać i niektórzy z państwa tę możliwość wykorzystali. Proszę, Jarosław Kret, Listy. Wykorzystał tę możliwość pan Józef Marczak, który pyta: w rządzie znalazły się osoby, na których ciążył zarzut porozumień z przywódcami antydemokratycznych puczów w Związku Radzieckim. Czy nie ułatwi to infiltracji państwa przez siły dawnego KGB? Wie pan, takich obaw to ja dużych nie mam, ponieważ ja nie wiem, czy istnieje jeszcze KGB w takim rozumieniu, jakie ono istniało w czasach komunistycznych. Natomiast oczywiście, gdy spojrzeć na Rosję, to wydaje mi się, że niepokojów jest bardzo wiele o to, czy tam jednak nie będzie się kształtował nowy, trochę autorytarny system. Natomiast ja się zgadzam z korespondentem pana, gdy wyraża obawy dotyczące pana Leszka Millera. Jeden z powodów, dla których my żeśmy się nie wpisali do tego rządu, to to, że baliśmy się takich kandydatur. Ja głosowałem za uchyleniem immunitetu pana Leszka Millera i szczerze mówiąc, jeżeli ten wniosek wpłynie jeszcze raz, a mam nadzieję, że będzie to uczciwie robione, to ja będę ponownie głosował za uchyleniem jego immunitetu. Jeszcze jedno pytanie pani Chmielak, o ile dobrze znam. Na początku roku 1988 Rafał Krawczyk poinformował w Wolnej Europie, że rząd Rakowskiego rozpoczął rozprzedawanie Polski spółkom nomenklaturowym. Czy wynik ostatnich wyborów nie dowodzi, że władzę w demokracji mają zawsze bogaci i lepiej zorganizowani? Nie zawsze, ale często. W Polsce jest problem z całą pewnością, jeśli mogę powiedzieć, w związku polityki z gospodarką w różny sposób, między innymi na przykład poprzez moim zdaniem dość patologiczne formy finansowania działalności politycznej, finansowania działalności partii politycznych. My będziemy chcieli złożyć projekt ustawy o partiach politycznych, gdzie chcielibyśmy się temu no, możliwie zdecydowanie przeciwstawić, szukając wzorców w pewnych najdalej idących rozwiązaniach w krajach zachodnich. Wiele pan mówi jednak o tak zwanym bezpieczeństwie socjalnym. Chciałem zapytać, czy wierzy pan w coś takiego jak ustrój sprawiedliwości społecznej? Inaczej mówiąc, czy wszystko to, co nazywa się infrastrukturą społeczną, szkoły, biblioteki, etc., czy tam mają być koszta, liczone koszta ekonomiczne, czy też mają istnieć jakieś, nazwijmy to, fundacje celowe? Fundusze celowe. Koszty ekonomiczne zawsze trzeba liczyć, każdej działalności. My powinniśmy zawsze wiedzieć, ile nas coś kosztuje. Inaczej nie wybieramy racjonalnie. Natomiast to, o czym jestem niesłychanie głęboko przeświadczony, to to, że kraj taki jak Polska, kraj gospodarczo zacofany, on ze środków publicznych musi przeznaczać relatywnie duże kwoty na takie dziedziny jak edukacja. Bez tego nikomu, żadnemu krajowi z zacofania gospodarczego wydobyć się nie udało i sądzę, że Polsce też by się nie udało. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest rzeczą ważną, żebyśmy umieli zapewnić realną równość startu obywateli, młodzieży. Jeżeli tego nie zrobimy, to będziemy wytwarzać potencjał buntu. Nic tak nie grozi, wydaje mi się,
rozwojowi gospodarczemu niż niestabilność polityczna, która z tego buntu wynika, która kwestionuje instytucje demokratyczne, która szuka załatwienia swoich spraw jak gdyby przeciwko porządkowi konstytucyjnemu. I myślę, że to wszyscy powinni wziąć bardzo pod uwagę. Wrócimy do wątku. Kolejne pytanie. Panie Ryszardzie, czy w sytuacji, gdy ten układ polityczny okaże się układem nietrwałym i zarządzone zostaną najbliższym do przewidzenia okresie wybory, zajęcie pozycji neutralnej przez Unię Pracy nie spowoduje odebrania jej głosów zarówno tych, którzy głosowali na SLD i PSL, jak i tych, którzy Unię Pracy rozumieli jako partię troszeczkę inną niż partię lewicy? Ja nie sądzę, byśmy my zajmowali neutralne stanowisko. Myślę, że będziemy próbowali wszelkimi środkami nasze stanowisko pokazywać w sposób bardzo wyrazisty, programowe stanowisko w parlamencie. Ja nie wykluczam także, że po jakichś zmianach możemy się także znaleźć w koalicji rządowej, także z odpowiedzialnością rządową. Z naszymi partnerami nie rozstaliśmy się w gniewie, rozstaliśmy się z takim powiedzeniem sobie, że tych punktów spójnych jest z naszego punktu widzenia zbyt mało, ale pewna ilość jest. Chcemy zobaczyć, co nasi partnerzy w rządzie będą robić. Cały szereg kwestii właściwie nie zostało rozstrzygniętych, nie było jasne, w którą stronę rząd pójdzie. Jeżeli szedłby w tą stronę, do którą żeśmy go namawiali, to byśmy się w to próbowali włączyć. Mówmy konkretnie o tej infrastrukturze społecznej. Czy to, co pan przed chwilą mnie odpowiedział, oznacza, że jest pan za zarządzaniem szkołami, bibliotekami, szpitalami ministerialnie, z góry, centralistycznie, czy też za zarządzaniem przez wspólnoty lokalne, za samorządy? Generalnie przez wspólnoty lokalne, ale z jednym ważnym zastrzeżeniem. W tym momencie, kiedy będziemy mieli niezbędne gwarancje, że zróżnicowana sytuacja materialna, powiedzmy, różnych powiatów, nie będzie powodować, że będą dzieci pierwszej i drugiej kategorii. Ci, którzy będą mieli szkołę jako taką, przyzwoitą, i ci, którzy będą mieli taką szkołę, która już na uniwersytecie czy na uczelni szansy im nie będzie dawać. To znaczy socjalistyczna urawniłowka? Proszę pana, w tym przypadku to nie jest urawniłowka socjalistyczna. To jest, ja bym powiedział, osiągnięcie cywilizacji, europejskiej cywilizacji. Proszę spojrzeć na Europę. Proszę spojrzeć zresztą na nasze wskaźniki, tak zwane wskaźniki skolaryzacji. Ilość młodzieży w wieku, w szczególności szkoły średniej i szkoły wyższej, procent młodzieży, która się uczy w Polsce, jest bardzo mało. I we wszystkich krajach, statystycznie rzecz biorąc, europejskich, środki obywateli, prywatne środki w tym szkolnictwie są relatywnie niskie. Ja jestem za standardami europejskimi tutaj. Dziękuję. Kolejne pytanie. Dobry. Chciałam zapytać pana Bugaja, dlaczego pojednał się z SLD. Czyżby czuł się aż tak wielkim komunistą, że sprzyja właśnie komunistom? Miałam zupełnie inne zdanie o panu. Czy przypadkiem zmienił skórę? No wie pani, to jest właśnie tak, że pani mówi, że ja się pojednałem, inni mi mają za złe i to bardzo mocno mają mi za złe, że się nie chcę pojednać, że nie ma tego, powiedziałbym, z naszej strony tej buzi z SDRP i z SLD. Ja myślę, że jest po prostu tak. Płynie czas i wydaje mi się, że podziały czysto kombatanckie, one muszą być podziałami, które będą powoli odchodzić do historii. Żeśmy powiedzieli tak, jesteśmy otwarci na ludzi wszystkich, którzy popierają pewien program i w których biografiach nie ma przykrych rzeczy. I w naszej partii z jednej strony jest Karol Modzelewski, na przykład jako honorowy przewodniczący, który spędził 9 lat w komunistycznym więzieniu. Z drugiej strony są ludzie, którzy byli do 89 roku w partii. Co więcej, jest na przykład pan profesor Tomasz Nałęcz, który był w SDRP wiceprzewodniczącym, ale który się rozczarował do tej firmy. Ale to są ludzie, przynajmniej ja bym chciał, żeby tak było i myślę, że generalnie jest tak, którzy w tej partii także szukali jakiejś szansy dla Polski, jakiejś reformy pozytywne idącej zarówno w kierunku demokracji politycznej, jak i rynkowej gospodarki. I my to próbujemy zrobić. Ja bym chciał jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Ja nie znam żadnej partii poważnej, w której nie byłoby, powiedzmy, przedstawicieli dawnego układu. No, mówi się, że był rząd solidarnościowy pani Hanny Suchockiej. Ja chcę powiedzieć, że wtedy, kiedy był stan wojenny, to pani Hanna Suchocka, no nie mam jej tego za złe, ale zajmowała miejsce przecież w komunistycznym parlamencie w wyborach, które delikatnie mówiąc demokratyczne nie były. Ale powiadam, ja jej tego nie wypominam, tylko chcę powiedzieć, że płynie czas. Płynie czas. Rozmowa. Dzień dobry.
Mam pytanie do pana następującej treści. Dlaczego pan Małachowski i Unia Pracy w początkowej okresie kampanii wyborczej promowała osobę pana Szmagiera jako kandydata do przyszłego parlamentu, jeżeli dzisiaj twierdzi pan już, iż Unia Pracy odcina się od ludzi skompromitowanych w przeszłości? I drugie pytanie. Na czym polega rola nowoczesnej partii socjaldemokratycznej i jakie cele by ona sobie stawiała w przypadku Unii Pracy w nowoczesnej gospodarce rynkowej? Dziękuję. Najpierw w pierwszej sprawie. Pan Szmagier miał być naszym kandydatem, znaczy nie naszym kandydatem, tylko kandydującą osobą z listy Unii Pracy do Senatu. My żeśmy powiedzieli bardzo wyraźnie, że wybory do Senatu traktujemy inaczej, że chcemy, żeby byli tam reprezentanci różnych środowisk po prostu. Wydawało nam się, że pan Szmagier pewne środowisko mógłby tam reprezentować. Potem pojawił się list pana Łozińskiego z pewnymi zarzutami o charakterze moralnym dotyczącym pana Szmagiera i my żeśmy mu powiedzieli, że w tych warunkach albo on to potrafi bardzo szybko wyjaśnić, albo nie może kandydować z naszej listy. Nie mógł tego wyjaśnić, chociaż odrzuca te zarzuty pana Łozińskiego, ile wiem, podjął kroki sądowe. Ale jest faktem, że żeśmy go poprosili, żeby nie kandydował z naszej listy i on się do tego po prostu zastosował. Co do drugiej kwestii, powiem tak. Ja myślę sobie, że w Polsce socjaldemokracja nie może powtarzać, jeśli mogę tak powiedzieć, kliszy socjaldemokracji zachodnioeuropejskich, które są szczególnie nastawione na problematykę podziału. Powiedział kiedyś Jan Strzelecki, wybitny polski myśliciel, socjolog, że pomysł na socjaldemokrację na Zachodzie jest to pomysł na odcinanie kuponów od kapitalistycznej koniunktury. Nie ma w Polsce kapitalistycznej koniunktury. Polska socjaldemokracja, szczególnie tu teraz w Polsce, gdzie kształtuje się przyszły ład ustrojowy, musi się koncentrować przede wszystkim na kształcie tego ładu ustrojowego, wydaje mi się, na tych mechanizmach, które będą decydowały o tym, żeby ten bochenek wspólny rósł. Co nie znaczy, że możemy całkiem pominąć, jeśli mogę powiedzieć, problem podziału. Ten podział jest dzisiaj w Polsce bardzo niesprawiedliwy. Zaryzykowałbym takie twierdzenie, że piramida jest odwrócona. O ile na ogół na świecie jest tak, że powiedzmy te 10-20% najzamożniejszych świadczy stosunkowo dużo na rzecz utrzymania państwa i co za tym idzie na rzecz tych 80-90% słabszych. O tyle w Polsce jest to odwrócone, obawiam się, i te 80-90% świadczy na rzecz tych 10% najbardziej zamożnych. I to jest problem i to z tego powodu, jak mi się wydaje, SLD wygrało te wybory. Koniec czasu na odpowiedź. Kolejne pytanie. Ja chcę powrócić do wątku, który prowadziliśmy. Co oznacza w takim razie z jednej strony negatywny stosunek Unii Pracy do reformy powiatowej i jak się pan odnosi do wstrzymania przez premiera Pawlaka tak zwanego pilotażowego programu reformy dla 40 kilku miast? Iwan, negatywny stosunek do reformy powiatowej stanowczo nie oznacza negatywnego stosunku do samorządności. Wręcz odwrotnie. Jest w etosie zresztą ugrupowań demokratycznie lewicowych, by samorząd był bardzo ważną instytucją ładu demokratycznego. I my chcemy także drugiego szczebla samorządowego, ale chcielibyśmy, żeby ten drugi szczebel był umiejscowiony raczej na poziomie obecnego województwa. Konkretne, tak myślę, do ekonomisty. W tej chwili samorząd ma 15%. W wypadku reformy powiatowej 25% środków budżetowych przychodzi do samorządu. Czy to powinno nastąpić i kiedy? Wie pan, pytanie jest zbyt proste, żeby odpowiedzieć tak lub nie. Co do samych środków, ja się zgadzam. Natomiast jest pytanie, na jakich warunkach te środki będą uzyskiwane. Powiadam, to, co z naszego punktu widzenia jest rzeczą kluczową, to są dwa elementy. Czy na poziomie powiatu można sensownie mieć na przykład własną służbę zdrowia powiatową? Odpowiadamy nie. Czy na poziomie powiatu można zapewnić wystarczające, że tak powiem, wyrównanie szans dla ludzi, biorąc pod uwagę bardzo zróżnicowaną sytuację tych powiatów? Odpowiadamy nie. Gdyby za tym miały iść bardzo wysokie dotacje centralne, według jakiegoś klucza politycznego w istocie rzeczy, to jest jednak zaprzeczenie samorządności w moim przeświadczeniu. Dlatego chcemy to spokojnie przedyskutować. Jesteśmy zwolennikami formuły samorządu na tym, powiedziałbym, szczeblu wojewódzkim drugim. Tak w wielu krajach zresztą jest, na tych większych szczeblach. Natomiast to nie znaczy, że kategorycznie mówimy, że ten powiat może nie, ale spróbujmy się na tym zastanowić. Rząd pani Suchockiej stworzył tu pewne fakty dokonane. Ja bym powiedział, w sposób nielojalny jest. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Może jednak tym razem się połączymy. Halo? Można? Wspomnę.
wspomniał pan o tych punktach przylegających do koalicji i niewystarczającej ilości tych punktów, żeby pańska partia przylegała i współtworzyła koalicję. A jak sobie wytłumaczyć, że pańscy najbliżsi współpracownicy, bo rozumiem, że członkowie kierownictwa pańskiej partii, jak pan Pol czy pan profesor Lamentowicz, są w kierownictwie partii, znajdują się, powiedzmy sobie, już na urzędach? Dziękuję. No, przede wszystkim mamy z nimi takie porozumienie, że oni z udziału w kierownictwie partii rezygnują. My żeśmy w tych rozmowach prezentowali bardzo zdecydowanie taki pogląd, że oprócz ludzi, którzy będą tam z klucza partyjnego, będą tam ludzie, którzy są po prostu fachowcami i nie reprezentują żadnej konkretnej partii w tym rządzie. Ja myślę, że zarówno Marek Pol, jak i profesor Lamentowicz te wymogi spełniają i poszli tam na własne ryzyko, bez jakichkolwiek naszych zobowiązań politycznych w stosunku do koalicji. Żeby było śmiesznie, no, poszli także w takich miejscach, gdzie jak się wydaje jest nieprawdopodobne, żeby zarysowała się między polityką tych resortów a stanowiskiem partii Unii Pracy jakaś różnica istotna. Wynik ostatnich wyborów na tych brodatych dżentelmenach, do których pan się zalicza, których kojarzyliśmy zawsze z bibułą, wywarł piorunujące wrażenie i wielu się bardzo boi. Mam pytanie, czy pan się boi na przykład, że sklepy znowu opustoszeją, na przykład, że wróci cenzura, na przykład, że ten parlament w jakimkolwiek sposób przywróci stare? Nie, tego się kompletnie nie boję. Natomiast boję się rzeczywiście jakiegoś możliwego odżycia starych podziałów, to znaczy jeżeli rzeczywiście SLD sięgnie po stare twarze, a na razie widać, że jest skłonny sięgać po te stare twarze, także trochę skompromitowane w przeszłości, no to wydaje mi się, że to, co już upływ czasu trochę załatwił, trochę uleczył, że to może wrócić. Tego się boję rzeczywiście. Kolejne pytanie. Dzień dobry panu. Proszę pana, ja mam do pana takie pytanie. Prawica, oczywiście częściowo, która wywodzi się z Solidarności, czy nie lepiej by było, gdyby nie było tych poszczególnych partii wywodzących się z Solidarności i działać w dalszym ciągu, w całości jako Solidarność i nie oddać władzy lewicy, czyli postkomunie, i wtedy byście wyborów nie przegrali. Dziękuję. Ja myślę sobie tak, w Solidarności byliśmy skupieni na dwóch zasadach. Po pierwsze, jako na zasadzie związku zawodowego, w pewnych kwestiach, które łączyły pracowników. Po drugie, na zasadzie sprzeciwu wobec komunistycznego porządku niedemokratycznego. No, jedno spoiwo, to znaczy niedemokratyczny system komunistyczny całkowicie upadł. Drugie spoiwo, interesy grup pracowniczych, no, podległo pewnemu kruszeniu. Wykształciła się klasa średnia. Dużo ludzi, którzy byli w Solidarności, zajmuje teraz różne funkcje przecież także w gospodarce, prowadzi własny biznes, ta grupa rośnie, to są inne interesy. Tego w moim przeświadczeniu uratować się nie dało. Nie tylko u nas, w żadnym kraju postkomunistycznym opozycja w takim kształcie, w jakim zwalczała komunizm, nie pozostała, spluralizowała się, podzieliła. I mnie się wydaje, że to jest proces naturalny i te oskarżenia w stosunku do Lecha Wałęsy, które były, że on rozpoczął tak zwaną wojnę na górze, moim zdaniem historycy przyznają rację, że choć może motywy jego nie były takie czyste i piękne, to jednak to było nieuchronne. Możemy zadać ostatnie już pytanie, czas powoli się kończy. Proszę bardzo. Mam takie pytanie do pana posła Bugaja. Otóż wiem, że prosił o wyjaśnienie w sprawie instrukcji 0015. O te wyjaśnienia prosił panią Hannę Suchowską. Chciałabym zapytać, czy te wyjaśnienia otrzymał? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie brzmi tak. Ponieważ pan powiedział, że część ludzi z Unii Demokratycznej ewoluuje na prawo, czy mógłby pan wymienić kto i dlaczego go to tak bardzo martwi? I trzecie pytanie do pana raczej Kijowskiego. Czy to nie przesada nazywać pana posła Bugaja, którego skądinąd bardzo szanuję, uczonym? Dziękuję bardzo. To ostatnie pytanie, chciał
zareagować. To rzeczywiście jest przesada i nawet chciałem to powiedzieć. Ja jestem wyrobnikiem, a może nawet byłem wyrobnikiem nauki. Prostym wyrobnikiem nauki. Tak. Mamy już bardzo malutko czasu. Te dwie pytania, bardzo króciusieńko. Otóż nie otrzymałem od pani Suchockiej niestety odpowiedzi, chociaż zobowiązanie pani Suchocka w liście skierowanym do mnie takie dała, że zbada sprawę stosowania instrukcji 0015 i powie, co się z tym stało, czy stosowano, czy nie. Nie odpowiedziała, parlament został rozwiązany. Druga sprawa, kogo widzę, kto idzie bardzo na prawo w Unii Demokratycznej. No, myślę, że jest to przede wszystkim inicjatywa Jana Marii Rokity, który chce budować partię mieszczańską. Inicjatywa, która w samej Unii Demokratycznej, jak wiadomo, jest ogromnie kontrowersyjna. Czas nam się skończył. Ja chciałem jeszcze tylko jedno pytanie zadać na koniec. Mówi pan, że Solidarność reprezentowała wszystkich, że pańska prawie partia... Wszystkich, prawie wszystkich, pańska partia nie chce reprezentować działaczy. Kto to są ci ludzie pracy, których, jak rozumiem, chce reprezentować Unia Pracy? Czy wszyscy? To na pewno nie jest pomysł na partię klasową. I u nas jest także sporo na przykład drobnych przedsiębiorców też, którzy szczególnie w tym, co mówimy o programie antykryzysowym, dostrzegają także jakąś swoją szansę. Bo to jest szansa, rozluźnienie niektórych rygorów polityki takiej restrykcyjnej, gospodarczej. To jest szansa i dla robotnika, i dla przedsiębiorcy. Bank Światowy, Europejska Integracja, wchodzenie do NATO. Co pan na to? No, jesteśmy oczywiście za. Natomiast co do NATO, to jest pytanie, co oni na to? I oni na to jak najgorzej niestety. A co do wspólnoty europejskiej, to jest oczywiście także pytanie z naszej strony, na jakich warunkach? Na sensownych warunkach. Absolutnie, zdecydowanie tak. Nie ma alternatywy. Z panem Ryszardem Bugajem moglibyśmy rozmawiać jeszcze godzinę. Czas nam się zdecydowanie skończył. Dziękuję państwu za bardzo liczne telefony. Zapraszam za tydzień. Za tydzień rozmawiać będziemy z komendantem stołecznej policji, panem Wiktorem Mikusińskim. Zapraszam 15.15, a teraz konkretnie panu posłowi dziękuję. Ja również dziękuję. Bardzo dziękuję Jarkoś. Telewidzom i państwu. Tu niepotrzebny abonament, kablówka, cyfra, ani wap. Tu zaraz widać, kto ma talent, a kto po prostu niewiele wart.